Takže čaute, čaute, tu je Sapo a vítam vás pri štvrtom dieli z hry Uncharted 4. A tento diel sa bude volať asi normálny človek, alebo ako to tam bolo? Som si nevšimol, som v tej rýchlosti, ale to nevadí. Ó, našu letku. Takže pred... Posledný diel, tretí, bol... Posledný tretí diel bol trošku skresaný, pretože mi tam neviem prečo nevyšli veci, z čoho som strašne trošku zdrvený, že to tak sa tam dosralo, proste úplne mi skončilo video. Takže neviem čo je vlastne, čo je s tým zle, ale ako ja viem, čo bolo s tým zle, ale už to dúfam teraz bude fungovať všetko na 100%. A tak dúfam, že už tento diel bude celý a bude bez problémov. Takže ideme spozrieť, čo tu sme našli. Fotka s niekým. No. Čo tu je? Tu som našiel starú foťaku, říkala som si, že by si možná chcel. Tak to neviem, kto je. Čo tu ešte bolo? Tu ešte je niečo. Španský dublon z nemeckého bota. V samém srdcu žuži. Kto by sa spodieval? Nejaký rubel, či čo to bol. Nejaká minca. Čo tu máme ďalej v tejto izbe? Šambála. Šambála. Tak spozrieme na tú fotku. Nejde tenzín. Tu je ešte niečo. Tak je toho dosť, no, čo máme prihľadávať. Tak to svieti, keď to... Skúsme trošku viac potriasť. A nič to nerobí. Pomením krabicu. CM. Či CSM? No, kto vie, čo tam bolo. Fajn, takže máme tu nejakého Antikrista. To je ten, čo sme našli v tom druhom dieli, tuším. Čo tu ešte máme? Tu je niečo. Styl trochu mi sa zmenil. Tu je tiež niečo. Ha, pištoľka. Tak toto je akože fakt sranda. Fajn, ešte posledný. Žer plasty.
A. Gotowy do akcji. Macie. Pełna profesja. Co jeszcze mam trafić? Ten to. A, tu jest jeden. Tak, już idę. Jak się to nabija? Aha, właśnie już mam naboje. Sme sa pohrali, no. Shaolin Nathan. A zoberieme si ju. A tak asi nie. Bohužiaľ. Pustili. Fajn, takže ideme za sámom asi. No tak tu asi nie. Kúpeľne asi tiež nebude. Skúsime dole. Nemôžeme pre tú pesničku, bohužiaľ. Wow, ešte aj to... Ešte aj to zrkadlo je suprové. Dlho tam siedziałeś? Aha, to je naša manželka asi. Tak to sa teraz nazýva. Mluvím serio. Prinesieš coś do jedzenia? Zaraz skončia. O, jasné, robí sa. Díky. Takže ideme spraviť jesť. Kolu radšej. To je to. Ja jej to dám. A to ja sa chcem napiť. No ale bordel tu mám akože riadny. Fajn. Donesme jej jedlo. Kolu asi nechcela. Przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Ale zgłodniałam. No to nieźle. Co? Co u ciebie? Proszę? No nie zrozumiałem. A tak, przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Kolejny piękny dzień w raju. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No to. Kilka perełek, na przykład. Ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie. Same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy. Jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu. A! Co? Gdzie jesteś? No, tu. Jestem... Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co? Mów dalej. To jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten?
O samolotach. O tym, że są problemy w Bangkoku przez smog i one nie mogą lądować. Wow. Dobra, przepraszam. No nie, no prawie ci się udało, byłem naprawdę. Byłem przecież blisko, prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio, on przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie interesy. Dobrze, ale... Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, jeśli chodzi o pozwolenie... Nie, nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest. Chodzi o to... To może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Siedź, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać, a ja mam wrodzony talent. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz. Dobra, kowboju. Okej. Okay. Patrz już. Uczę się, jak chodzi. Vidíte to, čo ja? PlayStation 1. Ako sa to volá, ani neviem. Na tej gracej mašine. Tak toto je super, wow. Akurát točím ja na jej budúcnosti. Tak čaute, čaute, tu je Sapo a vítam vás pri novej sérii z hry Crash Bandicoot. Nie, tylko... Jak się to włącza, co? Może wciśnij start. Przecież jasne. Wiem, już mam. Okej, okay. Musisz biec w kierunku kamery. Fajn! Także hramy za Crasha Bandicoota. W nowej serii Crash Bandicoot. O, nie, robi się srandu. Tak, to jest super, kiedy jakoś w jeszcze w onom. Okej. Musisz przeskakiwać doły i przeszkody. Że jeszcze aj w tejto grze możecie grać Crasha Bandicoota. Wow, to jest zupełnie super. Wow. Fajn, tak jeden sme dali. Musíme dať, to musíme proste dať. Ale máme na to čas, takže wow. Musíme sa ponáhľať. Wow, wow. Fajn, to sa nám darí celkom. Fuhu. To je sranda. Fajn. Sme v checkpointe. To dáme. Ja som... O, tak to nie. Škoda. Tak ja som taký hráč, že ja to musím dať proste. By nebolo v pohode, keby som to nedal. O. Wow, tak toto je úplne super. Nie, bože. To som fakt nedal. Posledný život mám. Ja to nedám proste. Ona bude lepšia, jak ja. Uvidíte. To neverím. Nie, páni bože, škoda. Tak to je veľká škoda, že som to nedal. Co? To už koniec? Sám sa prosiłeś. No bez žartu. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój serio? Samochód. Serio? Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Taki specjalny, niski poziom trudności. Może ci włączę? I ja tak oj, doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie w grze, tylko tutaj. Nie, no co nie żartuję. No pokaż, no i co? Co? No i co teraz? Co teraz, ha?
Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? Chodź tu. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dupak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze siwieć. Sam? Dobrze cię widzieć, nadal. Boże, sam! Wow, dobra, dobra, spokojnie, ej, wyluzuj. Jak? Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj. Jezu. Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale... No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam... Gdybym wiedział, to przysięgam, że ja na pewno bym... Wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, już. Powoli. He? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? No. Ale co? Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. Co wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Dobra, Okej, pamiętasz moje piękne astrolabium, które należało do Francisa Drake'a? A tak, tak. Jakiej tam? Ukradła ci? Tak, Marlo. Pamiętam. No właśnie, namierzyłem je. I musiałem tylko upozorować swoją śmierć. Co to dla ciebie? No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. O, rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Nathan, mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Rzeźnik z Panamy, tak? No co?
Zabawna historia, ale... Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Allegro Vero. Czekamy taki. O! Casemos con él. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. Vámonos. Jasna cholera. Fajn, takže sme už v piatej kapitole, ktorá sa volá Hector Alcazar, neviem, tak nejako, a myslím si, že to stačilo pre dnešok. Zvládli sme celú štvrtú kapitolu, ideme akurát so Samom utiesť von, čiže super, super, super na nový diel. Takže ďakujem, že ste sa pozerali. Dúfam, že všetko vyjde ako má, že tento diel vyšiel, že som mi nič nepokašľal, takže sa uvidíme pri ďalšom dieli. To bol Sapo a uvidíme sa na budúce. Čaute, čaute, majte sa.